gospodarkę brytyjską. Praktycznie jedno państwo zostało w rękach jednej rodziny Rothschildów. I tak jest do dzisiaj. I w tym momencie cały rozwój Wielkiej Brytanii i cała jej potęga to była praktycznie potęga jednej rodziny, która funkcjonuje do dzisiaj. O, i tutaj się zaczyna. Już nie mówiąc o gigantycznym rozroście kapitału, który praktycznie tutaj kwestia pieniędzy to nie wchodziła w rachubę. No bo tych pieniędzy tak było dużo, że mogły sobie realizować co chcesz. Jedno państwo jako potęga, ono robiło co chciało. Produkowało się ogromne ilości uzbrojenia, dostawało te państwo właśnie od tych z zewnątrz te technologie produkcji chociażby muszkietów. Chociażby to taka prymitywna sprawa. Przecież w XIX wieku to wynaleziono tu kartaczownicę słynną. Czyli sześciolufowy karabin maszynowy wspomagany mechanicznie. Nie? Czyli to jest całe uzbrojenie, koleje żelazne, żeby usprawnić transport ciężki i tak dalej. Nie? A więc to wszystko w XIX wieku, śruba okrętowa, no inne cuda na kiju. Nie? To się tak wydaje, no wymyślili na ogół. Oni dostali to z zewnątrz, a to były tylko określone typy, które miały to po prostu to wprowadzić. Nie? Kolej żelazna i tak dalej. Nagle była technologia, że można było tak dużo wydobywać rudy żelaza, tyle tak dużo wytapiać, że można było robić tory kolejowe, nie? Lokomotywy, wagony, przecież to się wszystko toczyło, nie? Pierw to było takie mieszane drewno, stal, ale później już przeszło na samą stal, więc wzrosła produkcja materiałów surowców i jej przeróbka, nie? A więc to okręty obijano blachą, wcześniej miedzianą, później stalową, później budowano już nawet w 1876 pierwszy okręt stalowy ze stali, całkowicie zrobiony. To sobie można wyobrazić, jak poszła ta technologia. W 100 lat, co da na kiju, nie? Poza tym pojęcie chronometru, bardzo ważne. Później powstawały działa. Pierw były te czopowe, a później były otelcowe. No takich, szczególnie technika wojskowa pojechała mocno, ale po co ona była potrzebna? Po to, żeby Imperium Brytyjskie miało panować od wschodu do zachodu słońca. Czyli jak tutaj się to słońce krąży, nie, no to w tym momencie by ta potęga miała funkcjonować. A więc my mamy czasokres. I teraz w tym momencie te wszystkie czasy, dzieje i tak dalej, które są od tego 8 wieku, no tak mniej więcej 8 wieku, 8 wiek. Według nowej chronologii, według nowej chronologii tutaj tego. A więc to wszystko tutaj miało swój sens i to wtedy powstawało odstępstwo. No bo tak, jak już Chrystus poszedł do nieba, czyli do tego jądra, tam do pałacu Boga, no to już z tego pałacu Boga wypadł z gry diabeł. On wypadł. Po prostu Chrystus udowodnił, że on jest kłamca, a więc słuchaj, wypada z gry, czyli out z pałacu, z tego jądra, nie? On został, i wtedy został na 1000 lat zamknięty, ale na ziemi zostawił bestie. No to właśnie te tajne stowarzyszenia. I one się tutaj przepoczywarzały, to były templariusze, oni tutaj męczyli kotka. Oni różokrzyżowcy wszyscy. Oni się wszyscy. Tak, oni się tutaj, templariusze to była pierwsza już powiedzmy falanga. To była pierwsza falanga tajnych stowarzyszeń. To oni właśnie szturmowali nową ziemię, czyli Amerykę. To oni właśnie zaczęli, to od czasów słynnego, jak się nazywał? Baron Sinclair. Wyprawy Sinclaira do Islandii i do Ameryki Północnej. Niestety ich 100 lat po ich działalności zniszczono. Choroba ich po prostu zdziesiątkowała, oni wymarli i później ich Indianie wyrżnęli. A więc resztki tych średniowiecznych wież, ich osad i tak dalej są w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to eksponowane. Sinclairowie byli, znaczy to były wyprawy Sinclaira. Te wyprawy, one się skończyły zarazą i skończyły się mniej więcej według nowej chronologii 1365. A w ogóle to jest jeszcze ciekawsze, dlaczego tutaj ja tutaj od tyłu jakby zaczynam. Aha, to dopiero jest jazda. To się dopiero zaczyna. Słuchajcie, wyprawy Sinclaira. No, skąd się w ogóle wziął? Kiedy w 1307 roku, 7 lipca, 7 października, tak słynna rewolucja październikowa, wieki później, z tą datą arresztowano kierownictwo templariuszy. Francuski król ich aresztował, no i chciał przejąć złoto.
Ale niestety złota nie znalazł, ale miał tych kierownictwo, które później spalił, powiesił, czy tam po prostu zlikwidował. Ta grupa tajnych stowarzyszeń podzieliła się na dwie grupy. Lądowa i morska. Lądowa przesunęła się w stronę Szwajcarii, gdzie tam cichaczem budowali faktorie, osady, twierdze. Dzisiejsza Szwajcaria ma odwrócony symbol templariuszy. Odwrócony. Zobaczcie. Biały krzyż na czerwonym polu. A co mieli templariusze? Na odwrót. Po prostu odwrotko zrobili dla zmyłki. I tak powstało państwo templariuszy, czyli to dzisiejsze Szwajcaria, słynne z banków, bo templariusze przecież słynęli z tak zwanego pożyczania pieniędzy. Pożyczania pieniędzy za opłatę. Pierwsza lichwa. Tak, pierwsza lichwa. A więc oni tutaj byli tego, a więc to zostało to w Szwajcarii. To już później cała historia tego. Druga, właśnie ta najciekawsza, właśnie grupa lądowa, znaczy stop, grupa morska, kiedy posłaniec pędził z Paryża do La Rochelle, przyniósł wieść o aresztowaniu, statki, 18 okrętów, czy 17, dokładnie nie pamiętam, załadowanych różnymi dobrami templariuszy, rwało kotwicę i popłynęli wzdłuż kanału La Manche, akurat zachodnim wiatrem. Później popłynęli wzdłuż wybrzeża Anglii na północ do Szkocji i tam się osiedlili. I stamtąd właśnie pochodzi Sinclair. Już później miał takie nazwę. I później te tajne stowarzyszenie przenikło do Londynu i dlatego dzisiejsza flaga Wielkiej Brytanii składa się z trzech flag, ale ta najciekawsza to jest flaga templariusz tajnego stowarzyszenia. Po prostu wystarczy sobie wbić tą flagę Wielkiej Brytanii i ona się składa z trzech czynni, z takich niby to jest Walia, Anglia i tak dalej. Anglia co? To jest flaga templariuszy. To właśnie z tej rodziny Sinclairów pochodzi żona Krzysztofa Kolumba. Ona się przeniosła z rodziną na Azory i ona stamtąd pochodziła. Ona miała już inne nazwisko, ale pochodziła z rodziny Sinclairów, gdzie w posagu miała skrzynię map. Jakich map? Nowego Lądu. Ameryki. A więc, jak się przyjrzysz na okręty Kolumba, to co one mają na żaglach? Symbol tajnego stowarzyszenia. Czerwony krzyż na białym polu. To było na żaglach. I tak Sinclairowie nie zrobili to, czego zrobili Krzysztof Kolumb i jego ekipa. Co ciekawe, kapitanami dwóch jego okrętów byli synowie bankierów hiszpańskich. No. Trzeba. No dobrze, ale takie mam. Tak, to jest taka. Na marginesie tylko takie pytanie. To znakiem tego, czy od razu Rzym, od razu był wkręcony w układ finansjery z templariuszami, bo z tego wniosek, że musieli ustawkę zrobić już wcześniej. A jednak rewolucja francuska uderzyła na nich. Zdziesiątkowała Rzym, zabito papieża, prawda? Więc tu jest pytanie, w jakim momencie oni się połapali między sobą, zaczęli się po prostu tłuc, że do tej rewolucji doszło i całe to wszystko się rozlało, Napoleon i tak dalej, i wtedy Watykan, więzień Watykanu, nie? Jakie było na przykład podłoże tego konfliktu w czasie rewolucji? Bo musieli kiedyś reprezentować podobne interesy, tak mnie się przynajmniej wydaje, patrząc na historię, a jednak doszło między nimi do jakiejś... To była decyzja poważnej. Samego diabła. No właśnie, on zrezygnował, ponieważ religie miały swoją funkcję do pewnego czasu, kiedy trzymały społeczeństwo w ryzach. Dzisiaj też to robią, ale to już jest wtórna sprawa. Ale one wtedy miały bardzo ważną funkcję, kiedy były połączone z królami. I teraz tak, i to było dość. I to trzymało ludzi w ryzach. Natomiast w momencie już wyjścia diabła. A więc trzeba było wyjścia diabła z otchłani, czyli na zewnątrz ziemi, czyli został wpuszczony.
aby dokonać ostatniej, powiedzmy, ostatniego aktu swojego funkcjonowania jego świata, to on w tym momencie, to jak religie przestały mieć funkcję, spełniać swoje, trzeba było je zlikwidować. A więc to, co było wcześniej potrzebne, to trzeba było teraz zniszczyć. No i więc mamy od razu rewolucję francuską z marszu. Ateizacja, wszystko. Tak jest, a więc trzeba było teraz ten system po prostu przewrócić. Te tajne stowarzyszenia funkcjonowały, one tam robiły swoją lipę, żeby utrzymać władzę i to funkcjonowało, ale już on był przyszedł, już chwycił lejce, to teraz jazda konie. Nie? A więc batem i do roboty masoneria. No i powiedzmy te tajne stowarzyszenia. No i po prostu pogoni ich batem do roboty. Jeszcze zrobił ten numer na kasie. To, co ten Nathan Rothschild zrobił po Waterloo, wykupienie, bo trzeba było cash, żeby można było, żeby była siła napędowa. A więc można było w tym momencie palić, wieszać, mordować, wyrzynać wszystko, rewolucje i tak dalej, wszystkie wojny tam wysterowywać i tak dalej. To już szło bardzo szybko. Dlatego mamy rewolucję, pierwszą wojnę światową, rewolucję, druga wojna światowa i powiedzmy to, terroryzm. I to wszystko mamy. Bo jest cash. Nieograniczone, no to powiedzmy wolna amerykanka. Środki bez ograniczeń. Środki bez ograniczeń, a więc nie ma o czym rozmawiać. A więc można zrobić komunę, kapitał, tam co chcesz po prostu. To już były takie plany i my już żyjemy w końcówce tego wszystkiego. I dochodzimy do 18 rozdziału, jakby nie patrzeć. Tak, do 18, prawda? No, tak. Gdzie upadł Babilon Wielki i teraz kwestia co go poprzedzi, ale to się łączy z tym wszystkim, o czym rozmawiamy. Oczywiście, to jest normalnie jak w maszynie, to jest zazębia się tak. Po prostu. Nie? Tutaj teraz jest pytanie, tylko jest takie pytanie natury takiej bardziej technicznej. Co poprzedzi bezpośredni moment zawalenia się systemu bankowego, który już jest nieunikniony praktycznie, bo to w tej chwili to są tylko kwestie naprawcze, które się dzieją w tej chwili w banku. Natomiast czy będzie taki wyraźny moment, tak jak żeśmy kiedyś rozmawiali, czy na przykład będzie jakiś znak z nieba, czy będzie na przykład, bo tutaj no, że słońce zniknie, że przestanie świecić, księżyc się zwinie i tak dalej, i tak dalej. Zaraz, gwiazdy, nie? To jest. Może tak. Ja wiem, że. W porządku. Mamy kilka tematów naraz, ale. To się wszystko zazębia, słuchajcie. W jakim punkcie według ciebie jesteśmy na przykład tak plus minus, nie? Zaraz do tego dojdziemy. No. Mhm. Zrobimy sobie przerwę. Tak jest. Także Państwu dziękuję na razie. Do następnej części.